Na jednym z gliwickich osiedli zginął 7-letni chłopiec. Do potrącenia dziecka doszło wczoraj przed 18 przy ulicy Czernego. Według wstępnych ustaleń policji chłopiec wbiegł na jezdnię prosto pod nadjeżdżający samochód. Prędkość auta w tym miejscu powinna wynosić 20 km na godzinę. Straszna, muszę pani powiedzieć, że mieszkam w tym budynku, ale to było straszne. No gdzie ja w ogóle, aż mi zimno, aż mam dreszcze. Nie, niewyobrażalne. No, jeszcze na oczach matki to już w ogóle. Na miejsce wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety ratownikom nie udało się przywrócić funkcji życiowych dziecka. Kierowca oczywiście będzie przesłuchiwany w tej sprawie, będą przesłuchiwani świadkowie. Gdyby się okazało, że gdzieś tam jakaś wina była, no to wiadomo, że sprawa trafi do sądu, natomiast no, ja nie chcę wyrokować, bo to postępowanie wykazuje. Natomiast wstępnie powiem w ten sposób, że to ma charakter wypadku, którego trudno byłoby uniknąć każdemu, kierowcy, który tamtędy przejeżdżał w tym momencie. Kierujący samochodem był trzeźwy. Policja wyklucza również nadmierną prędkość. Śledztwo wykaże okoliczności wypadku.